Na program zaprasza sponsor. Producent termoizolacji Termano. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Wspominam o tobie, Natalia. Natalia Sosin-Krosnowska. Cisza i spokój. Cała prawda o życiu daleko od miasta. Mówię o ludziach, których wzięłaś na tapetę i przepytałaś. Ludziach, którzy mieli dość swojej pracy, swojego dotychczasowego życia i wyjechali sobie do ciszy i spokoju. Zacznę trochę od końca. Jak wiele jest osób, które zrobiły to i dzisiaj żałują? Myślę, że dość dużo. Jednak, tak. Dlatego, że ludzie... Było za cicho. Było za cicho, dokładnie, było zbyt spokojnie. Jeżeli wyjeżdżasz z Warszawy, gdzie masz tych bodźców tysiące i miałeś bardzo intensywną pracę, a nagle jest totalna pustka, totalna cisza. No, tego chciałeś przecież, nie? Tak, tylko że ludzie jak nie wiedzą, o czym marzą, to są mrzonki, a nie marzenia. Czasami się wydaje, że to jest właśnie to, czego potrzebujemy, a na miejscu okazuje się, że nie. Zresztą w książce opisany jest taki przypadek, gdzie facet mówi, ja po prostu byłem przemęczony, wypalony, potrzebowałem bardzo długich wakacji. Wydawało mi się, że na wsi znajdę ten spokój. I rzeczywiście na początku on był kojący, a potem się okazało, że to mnie przerasta. I skończyło się jakimiś poważnymi stanami lękowymi i szybkim zawinięciem wszystkiego i powrotem do Warszawy. Ale myślę, że ludzi w jego sytuacji, nie tych, że właśnie wpadają w takie lęki, tylko takich, którzy są przepracowani, przemęczeni, jakby szukają sposobu. Kiedyś to zwyczajnie szło się na urlop i już, nie? Ale dzisiaj mam wrażenie, że ten raz w roku urlop nie załatwia sprawy i dlatego ludzie mają takich marzeń, takich pomysłów, czy takiego opowiadania o tym, że chcieliby coś zmienić bardzo, tu i teraz, jest więcej. Wydaje mi się, że my też kiedyś nie pracowaliśmy tyle, co teraz. I ta praca nie była aż tak stresująca. I to tempo nie było aż tak duże. No i ludzie też trochę przyzwyczaili się do pewnej natychmiastowości, że my chcemy rozwiązań prostych i działających teraz. Więc wydaje się, że takie radykalne kroki, jak rzucenie wszystkiego, to jest to. No nie zawsze to jest to, ale bardzo często tak, tylko trzeba to zrobić z głową. Przygotowują się do tego swojego rzucenia, czy to jest bardzo często decyzja z dnia na dzień? Decyzja często jest z dnia na dzień, ale jeżeli są mądrzy, to się potem przygotowują do realizacji. Dlatego, że no nie da się tak po prostu w Bieszczadach, to już tam są tłumy. Poza tym tam jest strasznie drogo, są małe działki, a poza tym są obszary Natura 2000, więc nic nie wybudujesz, Czyli nie ma gdzie uciekać, tak? No jest gdzie, tylko niekoniecznie w Bieszczady. Zresztą o Bieszczadach powstała bardzo ciekawa publikacja 9 bram i ani jednej z powrotem. O tym właśnie, jak ludzie wynieśli się w Bieszczady i nie mają do czego wracać i są tam trochę uwięzieni w tych... Ale nie mają, w sensie firma już ich nie chce? Okazuje się, że co? Nie, wiesz co, wersja taka, że palisz wszystkie mosty, sprzedajesz mieszkanie, nie zostawiasz sobie absolutnie nic, jest najgłupszym, co można zrobić. Ale właśnie rozumiem, że zastanawiam się, czy to jest też taka przestroga dla tych, którzy myślą sobie o tym, to przykłady ludzi, których opisujesz, są dla nich taką przestrogą. Nie pal mostów, nie rób tego pochopnie, spróbuj sobie być może przez chwilę tego, o czym marzysz, żebyś miał jednak do czego wrócić, tak? To, o czym mówisz, żeby spróbować, to jest w ogóle rewelacyjna rzecz. I powiem, że większość ludzi, do których ja jeżdżę, którzy na przykład mają agroturystyki, mówisz, że brakuje im pracowników i że co roku jest problem ze znalezieniem kogoś, więc może takie rozwiązanie, że zamiast od razu rzucać wszystko na 100%, kupować rudery, remontować i czekać kilka lat, zanim to się zacznie zwracać, po prostu pojechać do kogoś, kto ma miejsce odpowiadające naszej idealnej wizji tego, jak nasze miejsce powinno wyglądać i popracować u niego, bo bardzo szybko okazuje się, że nasze wyobrażenia i rzeczywistość, na przykład bycia kowbojem i jeżdżenia na rajdy konne. Robienia serów, tak, że wyczesania owiec, dojenia krów. Tak, że rzeczywistość nie przystaje w żaden sposób do tych romantycznych wizji. Ale skąd się wierzy ta potrzeba, bo zwykle co bym zrobił, rzuciłbym to. Umowne Bieszczady to jest jakaś wieś, prawda? Bo nawet nazywasz ich wieśniakami w cudzysłowie. Tak. No, co ludziom strzela do głowy, że jednak właśnie w tą stronę chcą skręcić? Zazwyczaj mają dosyć wszystkiego. Często jest tak, że albo mają małe dzieci, chcieliby, żeby te dzieci miały takie dzieciństwo, jak my mieliśmy. Te 30 lat. Tak jest. Ty to nawet z 18, ja 40.
chcieliby, żeby po prostu... Ja nie lubię określenia wieść prawdziwe życie, bo to by znaczyło, że nasze życie w mieście jest jakieś nieprawdziwe. A nie jest. Ale chcieliby właśnie, żeby ono było takie bardziej... Nie tyle blisko natury, ale myślę, że blisko człowieka. Chcieliby mieć kontakt z rodziną. Jednak coraz więcej jest ludzi, którzy mają problem z tym, że państwo, rzeczywistość jakoś bardzo ingeruje w nasze życie. Państwo mówi ci, jak masz uczyć dzieci, jak masz dbać o swoje zdrowie, jak masz się zabezpieczyć na przyszłość, co możesz jeść, czego nie możesz wysiewać i tak dalej, i tak dalej. Wielu ludziom to po prostu nie odpowiada. Chcieliby mieć wrażenie, że w większym stopniu są panami swojego losu i decydują o swoim czasie. Tylko powiedzmy, bo jeśli nam się uda, powiedzieć, kim są ci ludzie, żebyśmy nie mówili o nich w masie, tylko żebyśmy wybrali takie przykłady albo takie osoby, które, nie wiem, dla samej ciebie, porozmawiałaś z wieloma, były miały w sobie najciekawszą historię. Ja nie jestem w stanie wybrać jednych. To znaczy, oni wszyscy są dla mnie tak ciekawi i inspirujący, ale jeżeli muszę, to... Na przykład facet, który był, jest zresztą prezesem spółki notowanej na giełdzie i postanowił, że przez rok nie będzie kupował jedzenia. Przez rok nie będzie kupował jedzenia, będzie sam je sobie robił. Tak. Okay. W pewnym momencie zaczął już trochę straszyć własną rodzinę, ponieważ był tak wychudzony przez niejedzenie rzeczy porządnych, że coś tam zaczął dokupowywać, ale to też były takie rzeczy typu ziemniaki. Nic jakby nie przerwał tego eksperymentu. Natomiast mówi, że sam eksperyment był dla niego ciekawy. Oczywiście musiał sobie robić przerwy, no bo nie mógł jechać z suszoną baraniną Intercity do Warszawy na spotkania z klientami. Natomiast on w ogóle bardzo do tego podszedł ciekawie, jeżeli chodzi o samą psychologię takiej zmiany. I też wielu ludzi mówiło o tym, że najważniejsza jest ta przemiana w tobie wewnątrz, bo jeżeli na wsi szukamy czegoś, co załatwi za nas problemy, to naprawdę tego nie znajdziemy. Ciszę i spokój musisz mieć w sobie. Ciszę i spokój paradoksalnie może nagłośnić te problemy, które w sobie masz. Tak, dlatego że jeżeli jest całkowicie cicho, całkowicie spokojnie, zimą w dodatku robi się ciemno o godzinie 16, wszystkie książki przeczytane, jedyną osobą, którą widziałeś przez ostatnie 2 tygodnie jest twoja żona, no to nagle te problemy mogą wybrzmieć o wiele głośniej, bo nie mamy tych wszystkich rozpraszaczy, które w mieście są, nie ma dziesiątek kawiarni, które mijasz codziennie, po prostu tam nie ma nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób pomóc ci w zabijaniu czasu i musisz nagle nauczyć się od nowa rozporządzać tym swoim czasem. Kobiety są bardziej odważne do takiej zmiany, mężczyźni? Chyba kobiety. Jednak. Wiesz, to kobiety... co wam w duszy gra? Ja nie wiem. Albo co wam przestaje grać, że chcecie zmienić? A to też szefowe firmy i tak dalej, czy jeszcze inaczej? Szefowe firmy bardzo często, tak. Zresztą ci ludzie, o których mówimy, właśnie, to są bardzo różni ludzie, bo to są ludzie, którzy właśnie są prezesami wielkich firm, ale też są ludzie, którzy na przykład po studiach młodzi decydują, że oni w ogóle nie chcą wchodzić w ten świat, nie chcą uczestniczyć w wyścigu szczurów, po prostu chcą od zera coś Czyli po swojemu budować. Właśnie skończyli magisterkę i jadą na wieś. Często jest tak, że właśnie skończyli magisterkę, jadą za granicę zarobić odkładają pieniądze i wtedy kupują sobie coś na wsi. Ale to jest, kupują na wsi dla siebie, czy kupują na wsi po to, żeby tam przyjeżdżali jednak ludzie? To są najczęściej pensjonaty, czy to są najczęściej miejsca odosobnienia? Kupują dla siebie, ale poza tym przyjmują tam gości. Zazwyczaj to jest nawet nie tyle, żeby nie zwariować, żeby mieć coś do roboty, no bo jednak coś trzeba robić. Wszyscy mówią, że na wsi mają o wiele więcej pracy niż mieli w mieście. Wszyscy. W ogóle na swoim zwykle tak jest. Na swoim zawsze tak jest, a na wsi jeszcze musisz sobie zapewnić byt, ogrzewanie. To jest spokojne, masz owce, barany, świnie. I co, przytulasz się do nich? Przytulasz się do nich, bierzesz nóż. No jak ostatnio w Gruzji to widziałem właśnie w ten sposób, tak to działa. Tak? Co chcecie jeść? Dobra, no to zapraszamy z tyłu za budynek i tam się to wszystko dzieje. No, przecież tak to na wsi było, nie? Kury chodzą okej, ale do któregoś momentu, no. I wszystko inne też. No ja na szczęście nie widziałam takiego folkloru. Tak sobie to wyobrażam, no. Ale nie, tak to nie wygląda. Zresztą teraz jest o wiele łatwiej. Mamy internet, który... Na wsi internet? Jest na wsi internet. Przecież oni uciekają od tego. Oni uciekają od pędu, od tego, że coś muszą. Oni tam nic nie muszą. Oni za tam to po bardzo dużo chcą mogą. Posurfować. Tak. Chcą, jest łatwo, dlatego że jeżeli cokolwiek potrzebujesz, to jednak kurier już w większość miejsc dojedzie, a przynajmniej zostawi to gdzieś tam na końcu ubitej drogi i będzie sobie można paczkę odebrać. Więc naprawdę nie jest pod tym względem tak strasznie. Natomiast po prostu niektórzy ludzie chcą żyć inaczej i ja nie jestem w stanie powiedzieć, że jest lepiej albo gorzej, jest po prostu inaczej. Ale wspomniałeś, że kobiety na to częściej decydują.
kobiety częściej są tym motorem. Chociaż w mężczyznach też jest coś takiego, że oni chcą się sprawdzać. Jednak... No wiem. Gdzie w mieście mam się sprawdzić? Wiadomo, że na rondzie jak się jedzie i skręca i tak dalej, ale, ale tam muszę albo porąbić i napalę, albo nie. No. No, a tam możesz porąbać, owce zgonić, traktorem sobie... Wiesz, jak się super jeździ traktorem? Ostatnio na Kamczatce chciałem wsiąść i udało się wsiąść do spychacza. To jest jeszcze ciekawsze, no. Bo traktor, no siłą rzeczy może z takim spychaczem przegrać, a tam może zrobić wszystko. Jest to fajne, ale na weekend, a nie na życie. No dla niektórych jest fajne na życie, bo często jest tak, że ludzie się decydują na to, żeby być jedną nogą tu, drugą nogą tam i zazwyczaj coraz bardziej wydłuża się ten czas, który spędzają na wsi, coraz bardziej im się nie chce wracać do miasta i coraz bardziej są tym miastem zmęczeni. Wydaje mi się, że dla nas jako jednych z milionów mieszkańców tej planety jednak miasto jest czymś mniej naturalnym niż życie na wsi. Jednak tam się wszyscy czujemy w pewnym sensie lepiej. Oczywiście w mieście jest mnóstwo fajnych rzeczy. Ja uwielbiam mieszkać w Warszawie i bardzo dobrze mi się tutaj mieszka. Natomiast rozumiem tych ludzi, którzy chcą uciekać. Tak, ja nie zamierzam. No a ty nie chciałbyś uciec? Uciec tak, tylko że ucieczka... Ucieczka jest w ogóle złym słowem. Nie, znaczy... Ale taka przed czym uciekać? Pozytywna ucieczka, tak? No, a nie? W tym sensie, że się pakujesz, jedziesz i jakby przez ucieczkę rozumiem, że się odcinasz. To znaczy nie wyjeżdżasz gdzieś tak po prostu na zasadzie słuchajcie, jestem cały czas, możecie mnie złapać, tylko masz dość, więc właśnie poprosisz o miesiąc ciszy albo o pół roku nieodzywania się. Tak. Oni tak mieli? Kto się złamał najszybciej? W ogóle są tacy, którzy właśnie się złamali i musieli odkręcić wszystko? Tak. Też kobiety najczęściej? Nie, właśnie mężczyźni. Ciekawe. Jednak, nie wytrzymali. Wiesz co, akurat się tak złożyło. Natomiast to jest bardzo złożona sprawa, bo to, że ktoś sobie nie radzi, to jest jedno, ale tam bardzo często rzeczywistość ludzi przerasta, bo właśnie masz romantyczną wizję, że kupujesz tą piękną kamienną ruderę i że ją wspaniale remontujesz, a na samym końcu, na białym koniu zjawi się czuły barbarzyńca, który będzie chciał z tobą tam mieszkać. Często tak nie jest. To są ogromne koszty, często jakieś zrządzenia losowe, albo to, że właśnie jedna osoba o wiele bardziej ciągnęła na wieś, a druga nie chciała i w pewnym momencie pada hasło, no dobra, ale ty chciałaś. Aha, w ten sposób. I niestety małżeństwa się rozpadają. Bo okazuje się, że tak ogromne przedsięwzięcie po prostu jest często straszną próbą dla związku. Zobacz, no, przecież idealne miejsce. No idealne łóżko nad jeziorem, miejsce. Nad stawem Bieszczady. Proszę. Tam, gdzie już nie ma miejsc i to już mówiliśmy, w Bieszczady nie. Proszę bardzo. Ale też i takie klimaty, bo rozumiem, że do nich uciekamy. Na ile im wychodzą te biznesy? To znaczy właśnie robienie sera i innych rzeczy, z których, jak rozumiem, trochę mogą żyć, a trochę dają im frajdę? Wychodzą. Właściwie trzeba tylko nastawić się, tak jak w każdym biznesie, myślę, że przez 2-3 lata nie będzie się na nim zarabiać. No to i tak nieźle, 2-3. I wtedy już wszystko będzie dobrze, bo właśnie najgorsze jest to, jak ktoś... Musi, tu i teraz. Musi tu i teraz, ale poza tym buduje swoje wizje na podstawie tego, że pojechał do agroturystyki, zobaczył, jakie tam są wysokie ceny i jak jest ślicznie i stwierdza, mój Boże, przecież to praca idealna. No tak. Tak nie jest. Trzeba właśnie nastawić się na to, że te 2-3 lata to jest czas, który potrzebujemy, żeby zaczęło nam się, żeby zacząć wychodzić na zero. I na to trzeba być gotowym. Oczywiście bardzo często ludzie albo zostawiają sobie jakąś drugą nogę w postaci na przykład pracy zdalnej. Albo właśnie dojeżdżają do Warszawy. Albo dojeżdżają do jakiegoś miasta popracować chwilę i wracają, chociaż to jest głównie męczące i nie korzysta się z tych uroków życia na wsi, ale dobrze też na przykład. Jeżeli chcemy coś na miejscu robić i to nie jest agroturystyka, to na przykład pójść już na kursy wcześniej w mieście i zacząć to robić, zanim się wyprowadzimy. Czyli nauczyć się w mieście robić ser, żeby go robić na wsi. Na przykład. Poczekaj, ale robią ser, co jeszcze robią? Ja poznałam na przykład faceta, który miał sklepy w Warszawie z biżuterią, a poszedł na kurs duński i teraz jest z Dunem. Rozchwytywany, ponieważ z Dunów nie ma tak wielu. Można Dominik. Być stolarzem. Zostanę z Dunem. Czekaj, z Dun, stolarz, co tam jeszcze ma wzięcie? Drwal, ceramika, wszelkie wytwórstwo, jeżeli chodzi o jedzenie, dlatego, że dobrego jedzenia jest mało. A w ogóle też jest w cenie. I jest w cenie. Wiesz, paradoksalnie, jak robisz dobre żarcie na wsi, no to w sumie twoi klienci są tu, nie? W mieście, więc musisz mieć z nimi kontakt. No, ale też są okoliczne agroturystyki, więc nie słyszałam, żeby ktoś miał jakikolwiek problem ze zbytem.
Można robić piwo rzemieślnicze, można robić cydr, można po prostu przyjmować gości. Jeżeli umiesz jeździć konno, można organizować rajdy konne, można organizować najróżniejsze obozy. Naprawdę, wszystko, co jesteś w stanie sobie wymyślić. Na przykład, ja uważam, że to by było super robić taki wiejski survival, żeby właśnie ci wszyscy wypaleni ludzie z korporacji przyjeżdżali, mieszkali w namiocie, rąbali drewno, myli się w potoku. Myślę, że to by był strzał. Tak, chociaż mam takie doświadczenie, że ludziom starcza emocji takiej potrzeby na dzień, dwa, a później, wiesz, już musi być sucho, już musi być prysznic, już musi być trochę bardziej ciepła woda i tak dalej, ale no, ale to nie są te historie, bo to są historie ludzi, którzy rzeczywiście zrobili to na poważnie, prawda? To nie był... A są ludzie, którzy to zrobili i są szczęśliwi? Tak. Wydaje mi się, że w ogóle większość z nich jest szczęśliwa. Naprawdę, ja w swojej pracy spotykam samych szczęśliwych ludzi. To jest niesamowite. I dlatego przyszłam dzisiaj do was, żeby popatrzeć, jak wyglądają ludzie nieszczęśliwi. Tak. Mogę zrobić zdjęcie. Tak, może zrobić. Nie, a czy ty jesteś nieszczęśliwy? Nie, jeździsz sobie pięknym samochodem rano, rozmawiasz z sympatycznymi ludźmi. No praca marzenie. Praca marzenie, to znaczy tak, praca, która bazuje na rozmowie, jest rzeczywiście idealna pod warunkiem, że trochę pozytywne są tematy. Dobrze, że nie słyszałaś tych dwóch, które były przed tobą. Co ludzie wychodzą na ulicy, protestują. Nie robią sera, tylko robią sobie wolność. Nie, muszą właśnie ją wychodzić. A wiesz, co jest ciekawe? Zawsze jak jadę na wieś i rozmawiam z bohaterami programu Daleko od Miasta, ale też z ludźmi tak po prostu. Wiesz, o czym oni rozmawiają? O pogodzie. Bo dla nich jest ważne to, czy pójdzie fala na Wiśle i zaleje im pola, albo czy jest tak sucho, że ziemia wypije każdą wodę i jest problem ze zbiorami. Dla nich to, czym my się ekscytujemy w Warszawie, jest drugo, trzecio, bądź czwartorzędne. Przyjdzie i do nich władza, zobaczysz. Sądowa. Natalia Sosin-Krosnowska. Bardzo ci dziękuję. To cisza ja dziękuję i spokój. Tego państwu dzisiaj życzymy. No, można, bardzo dobra przy okazji lektura na weekend, natomiast naprawdę ostrzegamy, myślę, że Natalia się pod tym podpisze. Nie róbcie niczego pochopnie. Przygotujcie się, żeby potem nie było, że namawialiśmy do ucieczki. Żeby nie było na mnie. Właśnie, że bolało. I nie w Bieszczady, bo tam już ziemi nie ma i w ogóle drogi. Wszystkiego dobrego. Bardzo dzięki ci dziękuję. Wszystkie dziękuję dobrego bardzo i do zobaczenia. Program zaprosił sponsor, producent termoizolacji Termano.